No tak. I ruszyliście na południe. W zasadzie na południowy wschód. Trzymaliście się granicy Mrocznej Puszczy. Ale już wkrótce okazało się, że tereny tutaj są o wiele bardziej dzikie i niedostępne niż te wzgórza, które przemierzaliście. Jakkolwiek pofałdowanie terenu za bardzo się nie zmieniło, to widzieliście bardzo dużo strumyków, parowów porośniętych gęstymi, cielnistymi drzewami, których od razu nie do końca znałeś. Z jednej strony zatem Mroczna Puszcza, z drugiej mozolne. Przedzieranie się przez te parowy. Pół godziny zajęło wam zejście na dno jednego z nich, czepiając się wystających pod dziwnymi kątami drzew. Zsunięcie się na dno usypane piaskiem i zbutwiałymi liśćmi. A o wędrówce w górę mogliście zapomnieć, patrząc na to, że Harald dreptał dzielnie za wami. Oraz to, że w zasadzie pionowa ściana uniemożliwiała jakąkolwiek spinaczkę bez odpowiednich narzędzi. Ruszyliście zatem tym parowem i zastał was tam zmierzch. Parów, jak na głos waszego przewodnika Nerulfa, ciągnął się na wschód i zbliżał was do Mrocznej Puszczy, która jednak, kiedy Huron wspiął się na jedno z drzew, okazało się, że się cofa nieco też ku wschodowi, więc wy jakby zrobiliście taki, zaczęliście mieć łuk, podobnie jak Mroczna Puszcza. Czyli dalej po granicy. Słońce jednak zachodziło i już wkrótce okazało się, że trzeba będzie rozbić obóz. Co? Jeszcze... Zdejmuję hełm. Z czym? Hełm. Aha. Dobra, nieś, bo chciałem na kucyka, a nie ma już miejsca. No, robi to chyba ważną problemę. Kucyk skubał sobie szorstką trawę wystającą ze zbocza. Rozbiliście ognisko. Lisiarz rozejrzał się po was. Uśmiechnął się. Wyciągnął małe antałek marcowego piwka. Na odwagę. Wypiliście. Popatrzyliście, jak ogień pocieszająco trzaska. Możesz mi dać coś. Łamie polana. I usnęliście. Odczuwałeś. Przeszedłeś się czasami. Dużo się nie zmieniło, nie za bardzo też. Ja tu już tęsknię, patrzę na wschód. No to nie jest Mroczna Puszcza, to o tym wiesz. Ale to są jakieś dzikie ziemie. Nastał świt. Tu nie jest Mroczna Puszcza? No nie, bo byś... To są obrzeża. To są obrzeża. To jest no, ale to na wschód w sensie. Aha, tak, nie, to tak. Świeć blisko tego miejsca. Chcesz, żeby ci chcę troszkę poprzeć na chwilę. Tak. Nie czas, to nie miejsce. Rankiem odległe świergotanie ptaków obudziło was. To było dosyć pokrzepiające, bo teraz sobie dopiero zdaliście sprawę, że przez cały dzień w zasadzie żadnych odgłosów zwierząt nie słyszeliście. Może to pomiar je wygłuszył. Dwie godziny marszu wystarczyły, żeby parów skończył się po prostu równając z gruntem. Przed wami kępa krzaków, błonia, a dalej ogromna ściana Mrocznej Puszczy. Czarna, gęsta, niezdobyta, nieujarzmiona. Natomiast przed wami okazało się, że leży otwarty teren. Jak okiem sięgnąć, płaskie łąki, bardzo ładne, aż chciałoby się tutaj wypasać stada koni. Być może stąd właśnie wzięła się nazwa Padok, o której zdaje się wspominał Radagast. Może
stąd, że ta ziemia po prostu wyglądała na bardzo urodzajną, ale była puściutka. Żadnych oznak życia, żadnych oznak w ogóle ludzkiej bytności. Nic. Kępy drzew, krzaków i otwarte ziemie. Podjęliście marsz. Podejrzewam. Zostałości starej przesieki, jak było. To nie jest to starość. Nie? Nie, 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 absolutnie. Aha. A, zwiększam. Nie, nie. Przecież to jest jedno. Głównie przecież. Jako, że to niezwykle podejrzane, zwiększam swoją czujność. Ludzie zajmują tak niekorzystne tereny dla siebie, że odpuszczenie tak urodzajnych ziem wydaje mi się co najmniej podejrzane. To znaczy mi chodzi o to, że ogólnie przez cały ten czas tak po prostu... Czy automatycznie zdajesz sukcesy? No nie, nie, no chciałbym sobie jak coś rzucać, ale po prostu pod tą... czujność, może jakiś taki test rozłożony? Czy... Nie, nie, nie. To... nie? No to sobie rzucę. Byłeś czujny. Rozglądałeś się. To jest 14, jakby tak dobrze policzyć. Nie, to jest jedynka. No właśnie, a tam jest jeszcze... A, bo to trójka. Tak, bo... Dobra, to sorry. Nie liczy się. Wciąż. To nocowaliście w zagajniku. Lisiarz złapał dwa zające, którymi się podzieliliście. Spakowały jakoś nie najlepiej. Lisiarz wyrzekał na czarne futro, które pokrywało. Ja, ale to nie było takie czarne smoliście, ale było widać jakieś takie ciemne akcenty. Wykopał trochę chrzanu, który rósł gdzieś przy drodze i tym ubarwił. Zabije posmak. A czemu? 10, 14. To ci coś robi? Nie, 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 nie. Po prostu udało się. No. To całkiem przyzwoicie smakowało. No i piątego dnia wstał mglisty, choć nie do końca chłodny dzień. Usiedliście, jedząc resztki tej potrawki z chrzanu i królika. No i zaczęliście się zastanawiać w zasadzie, gdzie jesteście. Zatem rzućcie sobie na wiedzę. I tutaj się te kostki premiowe już nie wliczają, bo to jest inna kraina droga. Trzynaście. To ten strudzony mnie niszczy. Bardzo niewyredne. Masakra. A są potwory, które na przykład wydzielają smród. Jak ci nie pójdzie rzut na męstwo chyba, to do końca gry ten smród się zastanawiam, że to jest mroczna puszcza. Znaczy do końca walki. To jest mroczna puszcza. Po ogranicze, to nie jest mroczna puszcza. Czyli nie mogę. Nie. Okej. Okay. To jest wiedza Anduina. Aha. Więc... No nie, nie. Niestety. Cóż. Ogranicze. Nie znacie tych ziem. Zatem rzućcie na zmęczenie. Poziom pewności 16. Wędrowanie właśnie. No na zmęczenie. 15. 16 jest poziom pewności. Aha, oj. 3 mnie to. No nie, nie, nie. Biorę to zmęczenie, bo mam dziko. Jako dzikie krainy. Park. Czyli 16. Aha, chodzi o poziom trudności. No. No i też się wolniej wędruje. Bo półtora. Czyli To składa. Dwa. Co ile się rzuca? Co pięknie cały czas. No, z siódemką też by mi nie weszło. Wędrowanie, tak? Tak. O dwa strudzenie, tak? Tak. Nie? Przerzut. No to strudzenie od razu. Znaczy ten poziom zmęczenia, tak? Bo to strudzenie. Przepraszam. Wszyscy? No. Tak. Dała się wam we znaki ewidentnie ta podróż. W górę, w dół, jarem, przekraczanie licznych strumieni. Zatem zmęczeni,
przygnębieni, z cieniami pod oczyma, ruszyliście dalej na południowy wschód. Zresztą od przesieki miało być. Siedliszcza, przepraszam. Co to jest to siedliszcza, to nikt z nas nie wie. Zatem... Ale zakładam, że skoro to nie jest w Mrocznej Puszczy, mówił, że do Dol Guldur nie zajdziemy, no to najdalej jak może być, to przy granicy Mrocznej Puszczy. My jesteśmy teraz po dniu drogi, zakładam, że gdzieś w tych okolicach. Mam propozycję dla was. Mhm. Możecie jeden dzień spędzić tutaj. W tym momencie ktoś, kto będzie chciał z tej księgi korzystać, może ją przekartkować, wykonać test poszukiwania i znaleźć informacje o tym właśnie padok się niszczy. No, nie ruszacie się, ale ty będziesz musiał rzucić na łowiectwo 16. Myślistwo. Myślistwo, przepraszam. Myślistwo 16, żebyście mieli racje żywnościowe. Okej. Okej, tak się chce dogadać, czy idziecie tak na czuja? Nie no, na czuja nie ma co tutaj chodzić, bo to są jednak ciężkie tereny. Więc proponuję takie rozwiązanie. Dobra. A ja odpocznę w tym czasie? Tak, to jest odpoczynek, jeżeli to... byście chcieli. Nie? Cały dzień to... tylko dla ciebie nie, no bo... Tył, no jesteś obyka w księgach, ja szczerze mówiąc nie najlepiej się po tym... No dobra, poszukiwanie. To ja oj. Czyli ty będziesz brała tę książkę. 14 miał być? 16. 16, no to... Trupa. To chyba nie odpocznę. Zagenerujesz połowę tych punktów, bo nic ci głodni po prostu lisiesz. No to niestety szczawiłka. Cały dniu właśnie wrócił z pustymi rękoma, więc musieliście ograniczyć rację. Odpoczynek był, ale ma głodnego. W górę czy w dół? No nie, tak jakbyś normalnie zagenerował... O! Bez ducha. No, możemy się umówić o bez ducha. Jak nie masz ducha? Trzy. No to bez ducha po prostu. Czyli ty się wziąłeś za tę książkę, tak? Piękny prezent na Rudy. Nie to pi. Dałem poczytać. No dobrze. Bo ja nie jestem biegły w czytaniu i wyszukiwaniu jakichś informacji. Się okazuje, nikt nie jest biegły w czytaniu. Nawet przy poszukiwaniu. No ty masz, w związku z tym, że masz tą wiedzę z w ogóle starożytną, bo to jest takim bardzo archaicznym językiem pisane. Więc możesz dać, albo możesz liczyć na przerzuty. Tak, kości nie są naszym wielkim sprzymierzeńcem. Zatem wiedząc, jak takie księgi są konstruowane, że często tam no, o indeksach... Musiałabym zdać i wyrzucić jeszcze szóstkę. To ja. Nie, to ma. Wdej się. No chyba walczymy o trzy. Patrz jaki z niej nie power gamer, co nie? Dobra. No jak chcesz. Nie, nie. Uwielbiam tych ludzi, którzy się śmieją z power gamerstwa. Zazwyczaj odpierdalają najlepsze akcje tego rodzaju. To już odkryliśmy w moim poprzednim MG. Czy ja się śmiałam? Tak. Mam to nagrane. Nieprawda. Rozmawialiśmy o tym wczoraj i nie śmiałam się. I masz to nagrane, możesz to odtworzyć. Dobrze. I odtwórz to. O, taki był widok waszego zagajnika. Kiedy sobie czytaliście, misiarz polował. I chyba, że mogę się powołać na swoją wiedzę o bestiach, jak to tak zacznę automacie. Nie, no bo rzucałeś. To obniżenie progu. Nie. Okej. Okay. Jakbyś wcześniej z tym wyskoczył pomysł. No. To... Wciąż zapominam o tym, że się liczą jeszcze specjalności. Tak, ale... Znalazłem się rozdział okolic Lorien opisanie albo i inne krainy, które między elfimi włościami leżą. I tam pojawiła się taka wzmianka i sprowadził się lud Nortów, a kiedy Rowaniono Królestwo do życia powołano, w siedliszczu na jakiś czas był osiadł król. I tam oj po dziś dzień wielu Nortów żyje i dobrze żyje, albowiem bogate są to ziemie.
I druga informacja, która wydała ci się przydatna. I siedliszcze, co najbardziej znanym grodem jest, trzy strony dalej. Jako się rzekło, pośród Nortów słynie za centrum i miasto ludne. Przez trzy krainy otoczone jest, które zwą się od południa patrząc sporne ziemie. Przesmyk dali na północy i na wschód od przesmyku jest padok. A jeśli byś z przesmyku szedł, wtedy w dziedzinę Radagasta czyli z padoku szedł, wtedy w dziedzinę Radagasta dojdziesz i jego znajdziesz, samotni jego, którą niektórzy zwą Rogozbel. Takie oto informacje pozyskaliście. Przesmyk, tak? To jest to East Bite? Mm. To jest wschodnia przysieka. To będzie przesmyk? Nie ma tu zaznaczone. Nie ma, nie ma. Ale wiemy, że między Lorien a tym a Mirku, a Mroczną Puszczą, tak? Tak no, tam to się... To się do całej krainy tyczyło. No, a ta kraina, no to w zasadzie się nią poruszaliśmy przecież. Bo to całe królestwo dawne Rowaniano, no to już jego ruiny widzieliśmy kilkanaście dni temu. Rzuć na wiedzę, jeśli chodzi o królestwo Rowaniano. 12, bo to nie jest jakoś... Ty masz to... Wiedzę podnieść. Starą wiedzę to... O, Runa Gandalfa. Zatem wiesz, że królestwo Rowanionu... Rowanion to jest inna nazwa dla całych dzikich krain. To było Królestwo Nortów, które swoim władcą obejmowało w szczytowym rozwoju prawie do rzeczy całej Anduiny. Dobra, czekamy, to jest coś, to mówi. Język jest archaiczny, więc też wam nie ułatwia tego. Bo gdyby były przebicie. No, też trzy rzuty były, nie? Na wiedzę, na zagadki. Mogę tak, jeszcze raz przeczytać to otoczone to jest. Sobie no. Się zastanawiałem, czy się to zbani. Może odtworzyć. Między geografię, tak? Atoli ten słynny gród, siedliszczem zwany, ludny i sławny pośród Nortów, otaczają trzy krainy i od południa patrząc nazywają się ziemie sporne, aby dalej ku północy sięgnąć, przesmyk przejść i na wschód od niego padok, który już graniczy z samotnią Radagasta od swojej północy. I tam, oj, jeśli czarodzieja chcesz znaleźć Rogozbel, uda się Czyli na zachód musimy tutaj to, no to tak. Szukać przesmyku, który jest po zachodniej stronie. Bo mam wrażenie, że po padoku to my już idziemy. Tak. Bo to wychodziłoby tak, że tu są oni, a tu o jakieś jeszcze dwie rzeczy, tak? A my szukamy tego. Wtedy jakoś nie wyłapałem tych takich rzeczywiście kierunków. No na zachód od padoku. A skoro to zaczyna A padok się... zaczyna się już teraz. Od Radagasta. Znaczy poniżej, na południe od Radagasta. Północną stroną z ziemiami Radagasta. Był padok, czyli idziemy na zachód. Dokładnie. Ale to graniczy z trzema. Tak. Więc to nie będzie zaraz od razu na zachód, tylko jeszcze no, w dół trochę. Południowy zachód. Jeszcze przypomnijcie, jak wam opisał to Radagast. To jest na północny wschód od czego? Czy tam zachód, czy co? Od siedliszcza na północny wschód. On, od... Ale on właśnie mówił, że to jest gospodarstwo na padoku na północny wschód od siedliszcza, półtorej dnia drogi na północny wschód dnia, od siedliszcza, a na północny zachód od Radagasta.
Południowy zachód. Tak, na południowy zachód. Tak, mówię, że... Mówiłem nam o południowym zachodzie, a tego nie... Mówiłem, ja jakoś zanotowałem, że na południe gdzieś. No to co my się zastanawiamy? Słuchać nie umiemy? Redegas przecież jasno nam powiedział. Człowiek do was z jasnym, prostym komunikatem. Co pies jest? Co pies jest? Bardzo jasne. Wiesz co? Ten padok był bardzo ładną krainą, jak się dowiedzieliście. Następnego dnia wstaliście i na południowy zachód skierowaliście swoje kroki. Dużo traw, niskie rośliny, zdziczalne prawdopodobnie. Mm. Kiedyś nie znajdowaliście ruin, ale widać, że to jest bardzo bogata ziemia. Ale z drugiej strony jakby dziwna. Bo wszystko tutaj rośnie, kwitnie. Ludzi ani żadnych innych polnych plemion nie ma, choć oko wykol. Ale wszystko takie trochę jakby przygarbione. Niejako w skoku przed ucieczką. Drzewa, które mogłyby się rozrosnąć, bardzo są na przykład gęste, mają liście, ale kurczą się. Jakby wyczuwały gdzieś cień tutaj zalegający. Mieliście wysokie popachy trawy, ale nie było w nich takiej świeżości, soczystości, jak wcześniej na tych pastwiskach. Mimo, że no, idealnie, żeby tutaj pędzić stada bydła, owiec czy tabuny koni. Drogi, w zasadzie bezdroża, które pokonywaliście, przycinały często strumienie, które dobrze właśnie nawadniały te ziemię i one wam dużo bardzo problemów sprawiały. Szliście o wiele wolniej niż wcześniej. Często musieliście nad nim przeskakiwać, prowizorycznie nakładki ustawiać, żeby Harald mógł spokojnie przetruktać. Gdybyście jechali na kucach, to by bardzo wam dużo czasu zajęło i musielibyście szukać jakichś przepraw. A te strumyki, jak to polne strumyki, głębokie na pół metra, na metr, więc kucacz by tego nie przeskoczył. Roczy rumak, który przywykł jest do takich galopat, tak, ale... Nie obciążał na pewno. Ale nie, szliście na południowy zachód. Czas mijał. Dzień powoli chylił się ku końcowi. W jednym z takich zagajników, niskich drzew, znowu rozbiliście obóz. Lisiarz schwytał tłustego borsuka oraz znalazł właśnie spróchniałą jabłoń, którą wam wskazał i obaliliście ją i znowu wonny, słodki dym rozszedł się po waszym obozowisku. Było skromnie, jeśli chodzi o posiłek, bo borsuk to nie jest najpyszniejsze mięso. No nie, ale tłuszcz zdrowotny ma właściwości, jak pamiętam. Więc się go zachowa na czarną godzinę. A z obalonego, spróchniałego drzewa może będzie zanęta na ryby dobre później. I... O poranku, bardziej pogodnym niż wcześniej, szliście dalej. Teren cały czas płaski. Zaczyna powoli nabierać może nie bardziej cywilizowanego charakteru, ale mniej jakoś dzikiego, takiego dzikiego, stęczającego. Bo tam cały czas czuliście pewien niepokój. To nie było coś przeraźliwego, ale dawało sobie znać. I kiedy zobaczyliście nad jedną z kłęb drzew smużkę dymu siwego, kominkowego, no, zdaje wam się, że w serca wasze miał się pomyczek nadziei. Gdzieś ktoś tutaj może. Pamiętajcie, żeby uważać na to, co możemy tam napotkać. Ludzie tutaj zatraceni, może za blisko trochę cienia. Z dala od ludzi wszyscy dziwaczają, zdaje się. Widzicie? Intended. No. I see what you did there. Jeżeli... Znaczy ja prowadzę, więc... A ja sugeruję z dystansem do tego podejść. Ostrożnie.
bo nie wiemy kto ani a jakie, kto pali ten ogień, ani jakie jest nastawienie do przybyszów. Bądź co bądź, niewiele osób chyba tędy przechodzi. To prawda, ale może tym bardziej gościnne chętnie będą zaoferować, usłyszeć wieści ze świata. Radagast mówił, że ziemia ta jest bogata i ludna. Równie co orgów, a nawet bardziej. Ale niewielu tutaj ludzi rzeczywiście posiada duszę. Nie pokrzepiające tam to słowo. Tak więc uważajmy, na kogo trafimy. No, ze wzmożoną czujnością podchodzimy pod te chaty. Tak? Za drzew wyłonił się obraz gospodarstwa zniesionego z polnych kamieni, ukrytego gądem. Zabudowania gospodarskie poprzedzielane takimi chrześcijanymi opłatkami. Całość na wywyższonym, otoczona wywyższonym wałem z kijami zaostrzonymi. Sprawia dosyć obronne wrażenie, ale mimo wszystko przytulne. Kręciły się tam kozy, kury i kaczki, a między całą jakby menażerią ubijała się kobieta ubrana w zieloną suknię i czerwony fartuch o płomiennie rudych włosach. Niska, szczupła, cholernie pociągająca. Na takich to trzeba mocarzy. Pokrzykiwała na parowków, na służbę. Przynieś, zanieś. Teraz jej się tak skrupulatnie przyglądam, żeby już spróbować wybadać. Zakładam, że to jest to rzeczywiście lisica, bo ten rudy czerep pasuje do tego przydomka. Garchilda być może. I już chciałbym ją taksować pod kątem tego, w jaki sposób zacząć być. Za daleko, jeżeli nie wejdziecie do gospodarstwa, to no widzicie rudą włosą kobietę. Chodzicie, a, no ale z wcześniej jestem, że... Tak, no bo gospodarstwo sobie widzicie. Że zaczyna tam się ale... jakoś drzeć, czy coś. Tak, ale mówi się, że ostrożnie podchodzicie, tak, 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 że z odległości. No i no widać, że jest u siebie, że jest gospodynią. No, no tyle wiesz na razie. Ale pod bronią ludzi nie widać jakoś. Nie, nie. Okej. Okay. Nas chyba nikt nie przywita brzechwą i grotem. No ale rozejrzę się tak dokładniej podejrzliwym okiem. Chcesz zdać czy rzucać? Rzucać. Czy aby tam gdzieś, nie wiem, pod domami nie stoją jakieś w rzędach poustawiane bronie, kusze czy łuki, miecze, czy... Przeszukiwanie, bo nie. Czy czasem mogę? Gdzieś tam przy domu, gdzieś w cieniu schowani, nie siedzą sobie jacyś oparci strażnicy? Poszukiwanie. Jedno. Okay. Na poszukiwanie. Ja na poszukiwanie? A dobra, ty zacząłeś, ale na poszukiwanie. Aha. No mi nie doszło. No pociąż strudzę. No, wiecie, wszystko jest, wydaje mi się, w porządku. No to zatem się... odchodzimy. Ruszyliście ścieżką, kiedy kobieta was zauważyła, zakasała rękawy. Co się gapicie? Rzuciła do reszty. Do roboty! Podeszła do bramy, oparła się, założyła rękę na rękę. I witajcie wędrowcy, coście zajedni, czego tu chcecie? Witaj. Jeśli jest lisicą, to wieści mamy. Jeśli nie, to drogą dalej pójdziemy. Lisica, mówicie, może ją znam. Może ja nią jestem. Jeśli a znasz, kto pyta? Wszak gość powinien się przedstawić, zwłaszcza nieznany. Nie pytałaś imiona, pytałaś czego chcemy. Jeśli znasz... Pytałam, kim jesteście. Ja jestem Una Leil. Kupiecka córka zamożnego rodu. Zdrasz.
Rzucasz, czy... Tu na tą zdam. Najpierw podejrzliwość. Na przenikliwość. No, na przenikliwość najpierw. Chcesz zdać, czy być podejrzliwy? Zdać. Od razu? Tak. No to widzisz, że to jest kobieta, która ewidentnie chce coś od was wyciągnąć, więc z zagadkami może coś działać, albo uprzejmością. I raczej właśnie chciałaby rozmawiać z kimś konkretnym, kto by mówił za resztę. Świetna zabawa. To rozumiem, że jestem... Miło cię poznać, zdaję. Tylko tak dodam, żeby nie... Zatem... Kogo wy podaliście przed szereg? Bo tak delikatne łokcie. Zagadki. Czuję delikatne łokcie, jakieś posiłkiwania na sobie i spojrzenia reszty drużyny, więc występuję krok do przodu, żeby ulżyć trochę moim plecom. Rzuć sobie na przenikliwość, czy kostkę dostaniesz do tych. Więc patrzysz na gesty, na mimikę. No dostaję. Ja. Bez przebicia. To jest jedna kostka. Czarną kostkę. Masz, proszę bardzo, do interakcji. No i przedstaw się. Używać uprzejmości albo zagadki. Uprzejmości tym razem. Albo zagadki. Wiem. Ale te, tutaj zagadki też nie muszą być takie zagadki sensu stricte. No, możesz się przedstawić. Ja jestem łucznikiem przez gildii, ale poszukuję lisicy. Czyli to wyciąganie informacji. Tak, tak. Jak najmniej, ty podajesz jak najwięcej. Ona. No prowokuje się do odpowiadania. Ja spróbuję być uprzejmym i powiedzieć o nas, kim jesteśmy. Znaczy on ci dzięki tej przenikliwości podał, z czego ona chce, jakby tak? Żebyś się przedstawił. Tak. Uprzejmość lub zagadki. Aha. Tak, dwie były do wyboru. Tak, totalnie. Więc zaczynam powitanie. Ja jestem Nerulf, łucznik z gildii, z miasta Esgorath. Pewny jestem, że słyszałaś. A to jest moja... To są moi przyjaciele w drodze. Moja kompania. Poszukujemy człowieka. A... Młodego blondyna. I powiedziano nam, Radagast powiedział nam, że kobieta imieniem Lisica może nam być w stanie pomóc. What? No. Co, coś nie tak? No. To jest zagadka nawet dla nas. Nie, to jest uprzejmość. Nie, 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 jest... nie, nie, innego chodzi, ale nie mogę ci powiedzieć, bo... Aha, bo nie rozumiem. Dałeś? No nie. Nie wiem, co z tym zrobić. Możesz to sobie podbić? Mogę. I... Zdasz? Zdam. Znaczy bym zdał. No. Ale tak no. Krzywy może wklarować no, trochę, bo... Idzie w tą stronę. Ja wiem co, ja słyszałem no, to co on mówił, ale... Ja nie wiem czy po prostu off-game'owo ty jakby tak wiesz, czy nie. Ja chciałem być uprzejmo bezpośredni. Dobrze, zatem przysłał cię Radagast, tak? I poszukujesz niejakiej lisicy, tak? Tak. Bardzo bezpośredni jesteś, chłopcze. Tego ci nie mogę odmówić. A gdybym nawet ja była tą lisicą, to cóż z tego? Ona jest młoda. O, może jakby nie wiadomość. Starsza parla po prostu. Ale gospodyni to sobie może mówić. Chłopcze? Dobrze. Czas w podsienia spojrzeć i lisa z klatki wypuścić. Mówię jej to, co nam Radagast powiedział, że tak ona się nas pyta, przepraszam, możesz powtórzyć, bo trochę straciłem wątek. Ona powiedziała, że nawet co, jak jestem lisicą, tak? No i cóż sobie, jeżeli miałbym być lisicą. A. No to... Bo jeśli to ty jesteś lisicą, to powinnaś spojrzeć do podsieni i lisy stamtąd wypuścić. Rzuć na zagadki. 14, bo nie powtórzyłeś tego w całości, byłoby trochę łatwiej. Czas na podsienie znowu spojrzeć, płaszcz wdziać, lisa na płaszcz z klatki wypuścić. No tak, to jest lisa. 3 szóstki i 2.
No to jest... 18, 20, ale... Czyli masz dwa przebicia, bo tak. Do dwóch się liczy. No sama nie pamiętałam. Wejdźcie do środka. Doprowadziła was do sali. Usiądźcie tu. Stół. Przesany. Ładnie. Ale bez zdobień. Postawiła kubki. Nalała wam miodu. No właśnie. Myślałam już, że starzec nie będzie się do mnie odzywał i nie będzie więcej potrzebował moich usług. Mówisz, że co dokładnie powiedział? Jeszcze raz powtórz, żebym była pewna. Prosiłbyś, do podsieni spojrzała, płaszcz założyła i lisy wypuściła. Czasami służba nigdy się nie kończy. Jeśliście z jego posłaństwa z posłannictwem przyszli, to pamiętajcie, że to człowiek dziwny, dobry, ale bardzo wymagający. No cóż, tak czy inaczej, chyba będę musiała to zrobić. Ale... Czy coś jeszcze chcecie mi przekazać? W sensie, że dalej możesz rzucać, nie? Mhm. Bo już się od Adagasta to widzę. To sprawa Uny to już jest jakby całkiem osobna. No, no ale trzy sukcesy macie, no tak powiem. Mm. Więc możesz zakończyć. Spytam się o to, gdzie... Zdał i jeszcze dwa przebicia miał, nie? Już to. Aha, bo wcześniej no. Się przedstawiał tu. Może język trochę pociągnąć, no. To wiemy, że do Guldur najpewniej będzie musiała się wybrać, bo to rzucił tam, że lisiarza nie wyślę tam, bo za młody, ale... Bo nie wie, co to jest pies. No, bo nie wie, co to jest pies. Nasza służba dla Radagasta kończy się tutaj. Ale tylko on da. Także na cię podsumowałem coś tam. Pytam. Nie, nie, to powiem. O Szczodrego? Czy to nie ma tutaj... Nie szkodzi. Znaczy pamiętaj, że ty cały czas z nią rozmawiasz. I te akcje, które podejmujesz, to jest mechanika, ale ty rozmowy prowadzisz tak, mając pod uwagę, biorąc pod uwagę, jakich możesz umiejętności używać. Nie, żeby ktoś nie było, wiesz, w zasadzie, pokaż mi swoje towary. To zabije naszych ludzi. Wiesz coś o tym? Nie. No. Tak. Jeszcze raz tę nazwę, bo... Dol Guldur. Wzgórze Czarnoksięstwa? Dol Guldur. No, ale on użył akurat, dlatego tak mówię, bo to on słyszał, jak on mówi. Także nawet tak. Nie wiedząc, no, tak, co to jest, tak, no to... Znalazł na to. No. Radagast mówił o miejscu, w którym... Radagast. Mówił o miejscu, specjalnie to robi. Którym, nie. A robi? Prowokuje. Prowokują. Mówił nam o miejscu, w których, do którego nas posłać nie chce, ale ty mogłabyś pomóc nam, jemu właściwie, przez nas, przez nasze poselstwo. Od Dala Gurdun wspomnę. Dol Gurdun. Wszyscy mnie zagadną. Bo to widzę, że zapiszę poprawnie. Trzy jedynki, ale runa. Jesteś bogiem gości po prostu. Nie mogę. Loki gości. Tak. Stary dziadega pewnie zapomniał wam powiedzieć. Zachodzi z płaszczem i z lichicą. Czyż nie? Ja myślę, że to nie był przypadek, że nam nie powiedział. Znam go już tuzin lat. I sama się zastanawiam, na ile to jest jego genialny umysł, a na ile przypadek i szczęście, które mu często sprzyjają. Ja otrzymałam od niego zaklęty płaszcz. Dzięki któremu mogę poniekąd wykazać się sztuką, jak i on.
Nie umiem przebrać formalis, stąd też mój płaszcz, co też moje przewodnie przezwisko. Ja tak spoglądam na ten swój płaszcz z lisów, trochę zmieszany. No nie tak. To jest z pozoru zwykły pomarańczowy płaszcz w kolorze październikowych liści i klonu. Ale wystarczy wypowiedzieć sekretne słowa i właśnie gdzieś staje się. I sam. Nie, masz 4 sukcesy. Mimo że bogaty, to podobno biednym rozdaje. Przynajmniej takiego przezwisko. Przynajmniej takiego przezwisko się nosi. A wiesz, co to może być? Dobrze, co na zagadki. Mamy zagadkę, ciągle. 4, 7, 14. Jest. A mówisz o szczodrze? Tak. Był tutaj, kręcił się. Ludzi podobno zbiera, bo się chce do wschodniej przysieki wyprawić i tam miasto leśnych ludzi zakładać, ale to nie tajemnica. Wystarczy, że popytacie po siedliszczach na północy, to na pewno wam powiedzą. Pięć. To masz jeszcze ten obrazek. A nie ma o co chodzi. To mógł ten przykład. Rozwijam ten obrazek i pytam po prostu, a czy poszukujemy miejsca, gdzie można, gdzie kiedyś korzystano z takich oto hełmów. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym? Rzucę na przekonywanie. Przekonaj. Tak. 11. Wiesz, ja jestem prostą gospodynią. Co do takich hełmów? A przychodził tu może... Unar. Nie. Jeden taki, właśnie w takim nakryciu głowy? Smyka głowy. Przenikliwość. Zobacz, ja... Zareaguje na moje pytanie. Serde. Zobaczymy, czy zareaguje. A zareagowała... kiepsko. Tak jak nie zauważyłeś. Jest łoko. I jest przebicie, jest 2, więc jest dupa. Wiesz, chłopcze, ja myślę, że troszkę minąłeś się z tym, po co tu przeszedłeś i czego się spodziewałeś. Ja wasze posłanie przyjmę i ode mnie dobra rada na pożegnanie. Jak chcecie, możecie się tutaj zanocować, ale i to musicie wyjść, mój mąż jest na polowaniu. Nie miałby nic przeciwko waszej gościnie, ale pewnie bym wypytywał. A tutaj takie czasy, jeżeli z siedliszcza będzie z czerwonym słońcem chodzą, różne rzeczy pytają, nie każdy chce wiedzieć. Na wschodzie też siedzę na Tyranodon wzgórzu. Okolica jest bardzo niebezpieczna, więc jak tylko będziecie mogli, to idźcie z padoku, bo i tutaj miejscowych czasami się czepiają na przyjezdni, często giną bez wieści. No, tam Tyranowe wzgórze, czerwone słońce, mi to coś mówi przez ten folklor. Możesz rzucić na wiedzę. Ty też. Aż tyle. Wiedza już na puszczę. Ty nie masz, nie? Ale ja mam. No to też to, co możesz rzucić na 12. Choć sobie zazębiono, nie? Jeden. Prawie 11. No prawie 11, ale nawet wtedy by się nie udało, więc... Co odległe regiony. Nigdy się tutaj nie zapuszczyliście, nie wiecie, o co chodzi. Wtedy, jak mówiłem, chcecie to, śpijcie, zostańcie tutaj.
A jeśli nie, to możecie wracać. Ja zrozumiałem posłanie. Najpewniej po tym, co będę miała zrobić, udam się w końcu do Radagasta, więc nie musicie się przyjmować przekazywaniem wieści. Raz pewnie będzie usłyszeć odpowiedź. Nie znasz go jeszcze, chłopcze, prawda? Spotkaliśmy się. Ja mu przekażę te informacje. Pewnie dobrze może się zachować tak, jakbyście w ogóle nie rozmawiali. No, więc jaka jest wasza decyzja? Chcecie tutaj zostać? Czy... Przez noc może zostańmy, Porozumiem się z tym. No, bezpieczniej na pewno tu niż poza Ostrokołem. Takie moje zdanie. No na mnie nie patrzy, musicie podjąć decyzję. Mi się dobrze pod chmurkami śpi. Ile tam jest osób, bo ty mówię coś o pracujących. A, z trzech jakichś mężczyzn, dwie kobiety poza mną. Widzicie, że ta kuchnia, ta izba, która was przyjęła, jest dosyć spora, więc jeżeli ona z mężem to jadają, to jeszcze na pewno z kimś więcej osób, bo stół jest za długi, ławy. Nie brzmi to dobrze, kiedy małżonka przed własnym mężem ostrzega. Ja bym podziękował za gościnę i udał się z powrotem na północ. Jestem tego samego zdania, co chłodnie. Tylko co, gdy mąż spotka nas poza swoją nie ustawią. Jako gości, ale jako przybędów na trakcie. Cóż, tego nie jest właścicielem, to gdzie? Nasz prawo gościnne chyba obowiązuje jej tutaj. Obowiązuje? No, nie strzelali, tak? No, siedzicie i pijecie miód. No, no właśnie. No ale nie wiem, na mnie nie patrz. No, nie, no, ja się pytam, no bo mam ten folklor, całą resztę, no i nie wiem. No to no, jest prawo gościnności, no ale... Mhm. Ale ja te informacje, które mamy. Przyjesz no. Też, kiedy nie jesteś... Mile widziany. Ja ci coś zaraźnie pod dachem, powiem, no złamałem prawo gościnności, no źle się stało. Ojoj. Głupio. Jak najbardziej potrzebująca odpoczynku osoba jest skłonna się stąd zawijać, to... No, to dobrze. To ruszałem. To ruszałem. Czekajcie, coś wam zapakuję na drogę. Jakieś podpłomyki z kminkiem. Daj. Czy możesz nam powiedzieć? Zimnie, co? Gdzie trafimy na następne gospodarstwo? Im bliżej siedliszę, tym więcej. Ja tutaj mieszkam na rubieżach. Ale jak mówiłem, tam nie idźcie, bo ludzie z czerwonym słońcem na tarczy nie zawsze. Droga nam prowadzi szczodramu, więc jeśli on się kręci w tych okolicach. Szczodry się kręci wzdłuż Anduiny od zeszłej jesieni. Gada zbiera z stronników. Nie wiem, gdzie on może być teraz. To jest człowiek, który szykuje wyprawę, więc chodzi od miasta do miasta, od gospodarstwa do gospodarstwa. Pyta o parobków, młodszych synów. Ludzi, którzy chcieliby z nim się przejść na drugą stronę Mrocznej Puszczy i tam budować nowe osiedle. Trzeba się dowiedzieć, gdzie ustanowi miejsce zbiórki jakiejś. No skoro pytał, na pewno kto pamięta, o którym miejscu mówił. To możemy zapytać wśród twoich ludzi z powrotem. A wrogo z Bel najłatwiej będzie. Ja nikogo z moich nie puściłam. Nie potrzebuję ludzi do pracy i chłopów do obrony, a nie żeby sobie nowe miasta zakładali w starych, między starymi kopcami. Dziękujemy za... Macie po kostce na czujność. Nie mam jednej, więc musicie się jakoś tam podzielić. Mam jedną, bo nieaktualna i może być aktualna. No nie, każdy razie chciał mogę podejść, bo nie. Dobra. To macie na... Ale jak wrócimy tam, no to będzie. Tych krajów. Na czujność na padełku. Okay. Bo was przestrzegła.
i pożegnała, machnęła ręką na pożegnanie. Tak jak przeszliśmy, tak wrócimy. Dobrze. Jak poszło? Jak się czujesz, Marta? Dobrze. Dwa dni. Nużącej drogi, którą już poznaliście. Staraliście się obozać nawet w tych samych miejscach. I... przewodnik jest bezdrogi. Więc kiedy już składaliście obozowisko, on sobie siedział i odpoczywał na wasze barki, zrzucając część obowiązków. Dojrzałeś, że wokół tego zagajnika falują trawy, jakby ktoś, w zasadzie kilku ktosi, skradało się w waszą stronę, chcąc postać niezauważony właśnie. Kolega, cerają cię, wiesz. No, jesteście zaalarmowani, widzicie, że ktoś ewidentnie próbuje się do was podkreślić. Okay, pokazuje nam, w którego kierunku. No i idą jakby szli ławą przez trawę, gdzieś parę osób naliczyliście, siedem takich poruszających się zbitek. Znaczy no miejsc, gdzie się trawa. Może spróbujmy się wymknąć. No i cienia, nie damy rady. Nie, nie jest konie, czekaj, prawda. Ja bym wzięła hacę. I zaczęła śpiewać pieśń. O nas. Tak na dostojność. Nie ma śpiewania na dostojność. Po prostu albo śpiewasz, no albo wstaniesz na pniu i zaczniesz wrzeszczeć, że jesteś una i cię powinni ciebie lękać. A powinni. Jeżeli strzelam w tym momencie na przykład z łuku, no to... Znaczy, że nie wyszedł. No. Wiesz, myślę, że nawet mógłbyś zrzucić test na dostojność przy smoku, ale to nie do końca, wiesz. Nie jest powiedziane, że... Czy ten teorem też można byłoby dostojnie robić, ale... No, ale z samą pieśnią to nie. Znaczy, ja nie mówię, że ta dostojność jest zła, tylko po prostu informuję o tym, że no... No, odsłaniasz się wtedy. No. Ale nie, no to wykorzystam pieśń w takim razie. Tak. Nie będę już dała do kogoś, kogo tam. Nie znam. Dobra. Taka pieśń przedstawiająca nas, czy co? Też dżingiel. Tak. Ja naciągam wobec tego cięciwa na łuk. Mm. Bo brzmi to jak rozprawa, jak się w takiej sile znaczy... na nas... Naciągać to nie, tak, ale przygotować tak. Pieśń, nie, zazwyczaj zdjęte cięciwy z łuku. Wymordowane przez trola wioski. Przez przełęcze pełne orków, wymordowane przez trola wioski. Ubili trola, a teraz odpoczywają sobie w zagajniku. Na leziewiach. Trolobijcy. Jestem sroga czy zdeterminowana? Raczej sroga bym powiedział. Zdałam. Nie ma przebicia. No 21. Zobaczyliście mężczyznę, który na niego powstał. Czerwony smok na jego tarczy. Błysnął na tle zachodzącego słońca. Kolczuga ciężka, błyszcząca, groźnie wyglądający hełm stalowy z okularami. Uniósł miecz do góry. Usłyszeliście nagle warczenie straw. Wyciągnął miecz w swoją stronę. Spokój. Zawinął się i oddalili. Już wstając, tam zobaczyłeś kilku mężczyzn podobnych do niego, uzbrojonych. Wszyscy z tym czerwonym smokiem na tarczach, malowanych, trzymając na łańcuchach takie ogromne ogary, bardzo zawzięte, śliniące się, przy których
Siwka może nie była od nich wiele mniejsza, ale na pewno mniej zbita w sobie. A wiem coś o tych bestiach? Tak, możesz... Chcesz od razu zdać czy rzucać? Nie, ja bym poturlał. No to na wiedzę, no. No, 7 to nie tam. U was się poduje inne. No tak. Takich się nie poduje. On, ten miecz, ten gest mieczem był jakby gestem wyrażającym, no bez wątpienia, jakiś szacunek, pozdrowienie na trakcie i 7 wojowników. Uczniom wywinęło się i zarzucił tarczy na plecy i zniknęli po jakimś czasie z ogeni. Reszta podróży minęła wam bez problemu. To jest w zasadzie koniec przygody. Tak jeszcze spytałem, była opcja jakaś. Rozmowy z nimi? Czegoś innego. Serio? 7 z psami? No bo czwórka to też nie jest mało. To wiele. Są traktowani jak broń. To jest taka ciekawostka. O, ciekawa. Dziękowa. A nie ma taką bardzo fajną umiejętność. Living. No quarter. A to, no, to jest bardzo wredne. Jeżeli cię powali, od razu ma darmowy atak i jeżeli mu tam wejdzie z przebiciem, to cię zabija. Na miejscu. Wrzuca się do gardła i cię zagryza. Jakby troll to miał, to... Cześć. Taka ciekawa jest to. Też kiedyś na to trafiłem. Ładnie zaśpiewane. Powinnaś ruszyć w trasę z tym. Nie no, ale wyglądają. Jestem w trasie. Oni są bardzo dobrze uzbrojeni. No właśnie jeszcze usłyszałem ciężkie pancerze, tarcze. Rzućcie sobie na... Wy dwoje tylko. Na wiedzę na 16. No co sobie... No macie folklor, więc to jest wiedza o wszystkim. 13 tak? To wiedza o wszystkim. Wiedza w ogóle. Wiedza w ogóle. Wy na 12. No. Nie znamy gościa. No nie. I tak wracaliście. Ale na północ. Symbol zapamiętany. Przygotujesz czerwony smok. Brzmi trochę jak czerwone słońce, o którym mówiłem. Właśnie. No. Patrzyłem tak na tego gościa, czy to jest to czerwone słońce. No nie, to nie jest ewidentnie czerwone słońce. Nie jest. No, zanim zacząłeś mówić, co nie tak patrzę, że czerwone symbole jakieś się tego masz. Koncentryczne trochę nic. Chciał dojechać na koniec. Poczekaj jeszcze chwilę. Mieliście kostki do czujności na padoku, tylko pan słyszał, miałem, że on ma oczy, nie? To już mówię, dobra. Było ciepło. No. No. A super. Będzie kostki do czujności. O, widzicie, jak do was to już podchodzą. To jest dobry pomysł, żeby się przedstawić w ten sposób. I to tak. Dostojność też by była, nie? Mogliby się wystraszyć, no ale gdyby nie, to w tym momencie było tylko bierz, nie? A no, potem to... No nie było jak się na to przygotować po prostu. No nie, to była zasada, to były zasadzki, były inne opcje, wyszło mi, że o nich możecie napotkać. Byli jeszcze w castingu, brali udział. Fajne spotkanie. W castingu brali udział jeszcze... Pola. Maruko. Im bym nie śpiewał. Ale Orwi... Wargowie. Nie atakują. I Orkowie. No to trafiliśmy najlepiej. Mam ci oleki, to bym tak sędzio nie. No to, tak, to byłoby już takie... Aha, no to, to była jedna z dwóch opcji, gdzie były możliwe negocjacje. Mhm. Orzeł był drugim? Ale z nim. Wasz margines błędu to było 1. Bo ich nie lubią. No w sumie vice versa. No. Oni wam porywają owce, wy porywacie im życie. Tak, to no nie sądziłem, że aż tak się to... No wiesz, jesteś pasterzem, który ma gierdel łowiec. No, ile? Gierdel. Ile tak? Nie wiem, ale tak się liczy. I złapie ci orzeł kilka ci padnie, nagle się okaże, że ktoś z twoich dzieci się nie narze i zdechnie. To co robisz? Mówisz, panie orzeł, dziecko? Dogadajmy się, czy bierzesz łuk i strzelasz do tej ty kury? Kurwy jupierzasty, no, ty kurwy. No.
To jeszcze nie dość, że owce oszczędzisz, to i kurczaka masz. I to takiego, że go wioska cała. Więc potem nie dziwcie się, że wielkie orły, które są bardzo szlachetnymi stworzeniami, groźnymi, ale no... Gwajchyr został królem wszystkich ptaków. No mają kosy znowu. To... I dotarliście do Rogosbel. Potem dalej na północ, ci, którzy chcieli iść na północ. Bez problemów odkapaliście skarb. I w połowie maja dotarliście już bez problemów do domu Bauerna. To czołgaliśmy się tak. Ciężkie to złoto. Trudy wędrówki, które spotkały was później, już nie są częścią tej opowieści. Nie były tak ekscytujące jak podróż na południe, więc nie było z tego tym prozy życia zwykłego wędrowca. Znaleźliście bez problemu skarb. Czy lisiarz wrócił z wami do Beorna, czy też wrócił w końcu się z bratem zobaczyć. Taki trochę był plan. To jest jego decyzja. Na fazie drużyny o tym na pewno opowie. Ja wam dziękuję serdecznie. Wróciliście po raz kolejny z tarczą. Nie na tarczy, chociaż tarczy nowej nie dostaliście, ale z książką. Dokładnie. A od niej tak dla ciekawości była za 7 sukcesów brosza Czerwonego Słońca, która zwiększałaby wam tolerancję w tych dolnych, wschodnich dolinach Anduiny na kontakty ze wszystkimi. To jest symbol silniejszy właśnie. Aha, to myśmy tam jeszcze po drodze u tych... Przecież twoich ziomków mieli zapytać, gdzie się, bo mówiła nam ta babeczka, że wszyscy wiedzą. No tak. Znaczy to będzie raczej więcej wypytywania. To możemy rozegrać już, kiedy będziecie mieli tą fazę drużyny i jeżeli lisiarz by został w domu, to możecie się o to wypytać. No bo słuchajcie, jeżeli my mamy ruszyć dalej, szukać Unara na drugi koniec... Przypominam tylko, że już jest połowa maja, wróciliście w zasadzie pod koniec, na początku czerwca. No i też o tym, że jest na jesień zaplanowane znowu wchody tego. Rocznicy bitwy pięciu armii. No tak. Chciałbym, żebyście gdzieś tam to z tyłu głowy mieli. Bo... Ale jesień to będzie tak październik? No chyba to na listopad. Na listopad. No i tak mamy jedną przygodę w tym roku jeszcze chyba. Znaczy nie, to może mieć irregular tych przygód, tylko że no, koło miesiąca wam schodzi na jedną przygodę. A też droga przez Mroczną Puszczę, to sobie możecie policzyć, ile to może zająć w linii prostej. Może w linii prostej, może nie świrujmy, ale drogą może byśmy się... Znaczy nie, po prostu chodzi mi o to, żebyście miały świadomość, jaka jest skala tego, ile wy musicie jeszcze iść i że ta podróż zabiera bardzo dużo czasu. No co by się przydały. No, ale to... Dla was to jest po prostu temat teraz do obgadania, bo to jest wasza faza, więc możemy zrobić tutaj cięcie i potem już sobie się naradzicie, opiszecie mi. Co jest, policzycie sobie punkty. Ode mnie jest za tę sesję 7 punktów doświadczenia, plus 1 za poprzednią sesję, co daje 8. No Grzesiu, ty musisz się 7 zadowolić. Dla ciebie jest 9 za nagrywanie filmów i macie plus 1 z Martą punkt do tych umiejętności powszechnych za nagrywanie filmów, za początek tej piosenki. Tak stwierdziłem, że to jest wiem, że inaczej nic nie będzie. Bawcie się z mojej strony. To koniec. Dziękuję. Dobranoc. Cześć. Dziękuję. Czyli mamy 8. Ty masz 8, on ma 9, on ma 8. Ty masz 7. I mam plus 1 ten. Tak, do tych punktów macie umożliwić. Połóweczki oddaję. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow.
winter's morn, I turn at last to paths that lead home. Więc jakimi krokami zbliżało się przesilenie letnie? Lisiarz przygotowywał się do wielkich łowów. Corocznych wielkich łowów, które odbywają się właśnie na polu bohaterów, gdzie zbierają się wszyscy leśni ludzie na wiece, na zabawy i tym podobne. No, kiedy zaczęto rozbijać obozy, lisiarz kręcił się tam przez dłuższy czas w nadziei, że spotka brata i rzeczywiście on i jego żona pojawili się tam pewnego dnia, więc spędzili cały wieczór na opowiadaniu, przekomarzaniu się, planowaniu dalszej wycinki wokół samego gospodarstwa, ale lisiarz wciąż był myślami na zbliżającym się polowaniu. Kiedy tamci posnęli już, ten siedział praktycznie całą noc, żując zapamiętale znalezione wcześniej zioła. A jak się nauczył tego zioła? Tak. Jak się nauczył? Tak. Praktyka. Radagast. To swoją drogą. Znaczy, owszem, i Radagast pojawił się tam. Lisiarz widział jego szpiczastą czapę, kiedy chodził między leśnymi ludźmi i rozmawiał z nimi, ale ten wciąż myślał tylko o zbliżającym się polowaniu. Następnego dnia, kiedy faktycznie ogłoszono, że w lesie znajduje się czarny jelen w pobliżu i ten, kto pierwszy go przyniesie, zwycięży konkurencję. Ale pogoda nie chciała współgrać. Zerwała się burza, ciężkie stalowe chmury wisiały nisko, wiał porywisty wiatr, który zrywał namioty rozstawione tam. I kiedy dano właśnie sygnał do rozpoczęcia polowania, wszyscy ruszyli w niespokojną puszczę. Polowanie było trudne. Brak światła, szumiące drzewa nie pozwalały skupić się, nie pozwalały złapać tropu. Wszyscy myśliwi miotali się przez dłuższy czas. Warunki były bardzo niesprzyjające. Zaczął znów padać deszcz. Kiedy zrobiło się już niemal zupełnie ciemno, lisiarz w pewnym momencie spostrzegł ruch. Więc niewiele czekając, ruszył w trop, czekając, aż znajdzie się dobra okazja do strzału. I kiedy już był naprawdę zrozpaczony, bo domyślał się, że mógł się już ktoś pojawić, mógł ktoś jeszcze zoczyć samego czarnego jelenia, ale w pewnym momencie udało się zagonić zwierzę do w miejsce, gdzie faktycznie mógł ją strzelić. Naciągnął łuk, ucałował dzieciwę i wypuścił strzałę z sykiem. Ta faktycznie ugodziła zwierzę i to prędko padło, więc ten niewiele myśląc zarzucił je na grzbiet, nawet nie sprawdzając, cóż dokładnie to było, i wypadł z powrotem po długiej, forsującej marszrucie na pole bohaterów. A tam okazało się, że jeden z myśliwych już świętował przyniesienie jelenia, czarnego jelenia. I wtedy dopiero, kiedy ten wykrzyczał, że przecież i on przyniósł zdobycz, okazało się, że fakt. Jest to czarne zwierzę, ale jest to łania. Więc choć nie był to ten prestiż, na który liczył oczywiście, to wciąż uznano, że pomimo tych okropnych warunków wykazał się jako gołowąd. I choć nie spłynęła na niego ta chwała, na którą tak liczył, i rozczarowanie dało się we znaki, to wciąż jednak zdobył pewne uznanie. Świętował razem ze swoimi współziomkami kolejny bardziej lub mniej udany rok. Zainwestował w to duże pieniądze, żeby faktycznie pokazać się, że pomimo tego, że polowanie nie do końca poszło po jego myśli, to jednak wysławił ich lud poza granicami
ich, powiedzmy, wpływów. I z niewielką pomocą brata, który widząc jego strapione spojrzenie, zakrzyknął, że hej, że przecież młody lisiarz to chłop nas chwał, przecież zasługuje na to, by go uznano za gończego pośród leśnych ludzi. I faktycznie spotkało się to z uznaniem, nawet Radagast przytaknął, że jak najbardziej. Co nie jest, żeby mu odmawiać tego. Niechaj będzie. Niechaj chłopak rośnie na pociechę swego ludu. Oczywiście w następne turnieje, zapasy tym podobne zostały przeczekane przez lisiarza. Ten postanowił nadrobić stracony czas, który mógł przecież spędzić z rodziną. I kiedy wszystko ucichło, kiedy po kilku dniach spakowano cały obóz i ruszono z powrotem do swoich włości, lisiarz podążył razem ze swoim bratem i jego żoną do leśnego miasta. Myślę, że tydzień odpoczywaliście może dwa. Wojeczek. No. To o zielaście może przy innej okazji opowiesz w takim wypadku. A, no tak. No bo no, nauczyłeś się czegoś. No ale to... No. To powiedzmy u brata, bo... Ona się pojawiła... Po drodze się może swoje... To sobie odbił. Może jak leczyli zwierzęta. Mówię, następnym razem. Nerul w trakcie odpoczynku nie spędził wyjątkowo leniwie, a nie mógł sobie pozwolić na to, by jego łuk stał gdzieś opuszczony i zapomniany przez te kilka dni, więc wyruszał na bardziej przechadzki niż podróże z okolic domu Beorna i ćwiczył do celów. Dzięki tym praktykom zrozumiał wreszcie jedną z technik, którą próbowali przekazać mu jego dawni kompanii, jeszcze we Zgoraw. A dzięki specjalnemu trzymaniu strzały jego pociski wyrzucane z łuku znacznie łatwiej mogły skrzywdzić przeciwnika. Życie w takich warunkach półpolowych sprawiło, że miał więcej czasu na rozmyślanie nad sobą i nad swoją przeszłością i dotarło do niego zainspirowany obrazkiem uzyskanym od Radagasta, że naprawdę jest zainteresowany sztuką rzemieślniczą, jeżeli chodzi o wojaczkę, nie tylko praktyką. A przypomniał sobie te piękne zbroje, kolczugi ze swoich rodzinnych stron i postanowił zgłębić się w tajniki tej wiedzy, sztuki kowalstwa. Jak jeszcze dodam, że to sobie możesz wymyślać też rzeczy niezwiązane bezpośrednio ze sobą, to nawet możesz sobie dodać, że u Beorna akurat jakiś kowal się zatrzymał i z chęcią tam ci pokazał coś czy coś. A, to tak. Okej. Elf po dotarciu do Beorna stwierdził, że najlepszym wypoczynkiem dla niego będzie może odrobina samotności tym razem. Więc trzymał się bardziej na uboczu niż ostatnimi czasy. Chodził na długie spacery. Przerzucił się troszkę na ten nocny tryb życia, jak ta sowa, trzymając się raczej pod gwiazdami niż pod słońcem przez ten tydzień. I tak spacerując sobie, wsłuchując się w dźwięki wiatru, w szum niedalekiej rzeki,
zorientował się, że zaczął wyłapywać rzeczywiście jakieś, jakiś sens w tym szmeraniu, jakieś większe znaczenie w tym gwizdywaniu wiatru. Kiedy tak usiadł nad tą rzeką i zaczął rozmyślać, cóż to te fale do niego szepczą, to okazało się, że usiadł obok wielkiego zamszonego kamienia, który poprosił go serdecznie o to, żeby odgarnął ten mech, który zalega na nim od ostatnich 50 lat, bo dawno nie patrzył w te gwiazdy, a że wszyscy ludzie, którzy przechodzili obok, ignorowali jego prośby, to tak naprawdę jest pierwszym elfem, który obok niego przysiadł. Huron, urzeczony tą konwersacją, rzeczywiście oczyścił ten kamień i przychodził tam siadać obok niego i konwersować z nim sobie przez następne parę dni. Dowiedział się sporo o tym właśnie, jak to można się komunikować z naturą. I w ten właśnie sposób spędził sobie ten tydzień. Bo śpiewanie ci weszło, czy nie? Nie. Nie, czekaj. Tak. Jeszcze możesz oczywiście. Jako że kamień dawno nie miał towarzystwa, rzeczywiście zapomniałem, że poświęciłem ten punkt nadziei koniec końców. Jako że kamień dawno nie miał towarzystwa, to elf zabawiał go również swoim śpiewnym głosem, przygrywając na swojej harfonijce. Co również napełniło nie tylko, co również nie wypełniło czasu tylko temu biednemu kamieniowi, ale i do serca samego elfa wlało troszkę tej nadziei, odsunęło na bok ten cień, który już zdążył znaleźć sobie jakiś ciepły zakątek gdzieś tam w jego duszy. Ona podczas ostatnich tygodni wędrówki i tych wszystkich wydarzeń, które jej dotknęły, uświadomiła sobie kilka rzeczy, między innymi to, że nie zawsze będzie siedziała w bezpiecznym domu, karczmie czy mieście, że nie zawsze samo miasto czy osiedle, w którym się znajdzie, będzie bezpiecznym schronieniem. I w związku z tym, że potrzebuje jednak podnieść swoje umiejętności walki i obrony, co też skłoniło ją do rozmowy z kapitanem Dalijskiej Straży, który przybył wcześniej razem z poselstwem do domu Beorna. A ten, widząc świeżo obudzony zapał, a także słysząc przecież opowieści o tym, jak udało im się pokonać i orków, i jeszcze teraz wspólnie trolla, widząc w niej jakąś tam nadzieję na przynoszenie chluby dalijskiej młodzieży, udzielał jej rad, nauk, bo pod koniec pobytu ona zgodziła się, zaproponował jej zaprzysiężenie, a co zgodziła się z ogromną chęcią, by wstawać na wezwanie króla Barda i chronić granic wspaniałego miasta Dale. A do tego jeszcze czas, którego nie spędziła na podnoszeniu własnej wytrzymałości, własnego ciała i wiedzy na temat walki i obrony, poświęciła na przeglądanie księgi, którą Nerów jej udostępnił.
Proszę? Dzięki, miałem wspomnieć. Dzięki czemu zdobyła trochę więcej wiedzy na temat otaczającej Ukrainy. Udawała się. Nie, nie, ale znaczy ja nie chcę od niego na stałe, tylko po prostu zasięgnąć, bo jednak tam tą kropeczkę wiedzy sobie wyniosłam. Rozumiem. To. A mi umknęło wspomnienie o tym, że czytałem po porannej toalecie, posiłku, zanim zacząłem trening, przeglądałem cenny podarunek. Po kamusi. Po chwileczku zjadę. No to jest chyba wszystko. Dziękuję wam. A jak nie wszystko? Dziękujemy. I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret. Nor will I forget all who took that road with me. Night is now for me, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last paths that lead home. And though where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. You all how fair.